Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na kolejny odcinek programu z cyklu Kwadrans z farmacją. Już tylko kilka tygodni zostało do końca wakacji, a tym samym kilka tygodni pozostało do rozpoczęcia sezonu szczepień przeciwko grypie. Do aptek trafiają już pierwsze szczepionki, nadal brakuje jednak pewnych zmian regulacyjnych, które miałyby usprawnić proces wykonywania szczepień przez farmaceutów w aptekach. W ostatnim czasie jednak środowisko aptekarskie zyskało Istotne wsparcie w tym zakresie. Tego wsparcia udzielił nowy główny inspektor sanitarny, dr Paweł Grzesiowski, który nie przez przypadek jest dzisiejszym gościem kwadransa z farmacją. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do programu, panie ministrze. Szczególnie, że wiem, że poświęca pan to spotkanie kawałek swojego urlopu. Tak więc, szanując ten czas, od razu przechodzę do pierwszego pytania. Tak jak wspomniałem, udzielił pan ostatnio wsparcia aptekarzom w sprawach związanych z zmianami regulacyjnymi i wspieraniem szczepień w aptekach. Między innymi spotkał się pan w ostatnim czasie z wiceprezesem naczelnej Rady Aptekarskiej, doktorem Mikołajem Konstantym. No i moje pierwsze pytanie to. O czym panowie podczas tego spotkania rozmawialiście i czy doszło do jakichś porozumień podczas tego spotkania? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że od początku kibicuję bardzo mocno akcji szczepień w aptekach i uważam, że wyrwanie farmaceutów z, tego, z tej pułapki sprzedaży leków jest ważnym elementem. Całej układanki, jeśli chodzi o zdrowie publiczne w Polsce. Mamy bardzo dużo aptek, biorąc pod uwagę liczbę punktów, mamy zatem bardzo ważny element na mapie polski, jakim jest apteka, do, którego, do której pacjent przychodzi. I to przychodzi wtedy, kiedy potrzebuje właśnie jakiejś pomocy medycznej czy zdrowotnej. Więc to. Jest bardzo ważny punkt, zarówno który możemy wykorzystać jako, jako narzędzie do profilaktyki, do, do, do promocji zdrowia, ale również możemy tą drogą docierać do pacjentów z ważnymi przekazami, z ważnymi informacjami, dlatego uważam, że apteki dotychczas były no, troszkę w naszym systemie niezauważane, przynajmniej pod tym kątem. I pandemia na pewno nam pomogła, jeśli można tak powiedzieć, w tym otwarciu się na apteki, jeżeli chodzi o szczepienia. Gdyby nie pandemia, pewnie jeszcze długo byśmy czekali na pierwsze szczepionki podawane przez farmaceutów, a pandemia spowodowała, że musieliśmy działać szybko, skutecznie, i tak też się stało, i szczepienia w aptekach przeciw COVID-19 stały się absolutną normą, i tutaj nie było żadnego problemu z realizacją tego zadania. Oczywiście przy tej okazji no, wyszły różne niedostatki, czy to regulacji prawnych, czy pomysłów legislacyjnych, które były no, po prostu niezbyt przemyślane, myślę, na tamtym etapie. No ale dzisiaj mamy trochę inną sytuację. Pandemia została odwołana, wirus co prawda nie zniknął, ale szczepienia w aptekach zostały rozbudowane, i w tej chwili możemy podawać kilka szczepionek już w kontekście umów z NFZ-em. Prawda? Bo mówimy o grypie, o COVID i o pneumokokach. No a właściwie każda inna szczepionka może być, jeżeli jest szczepionką zalecaną, mogłaby być podawana w aptece osobie dorosłej, gdyby były te regulacje szczelne i pokrywały właśnie ten obszar. I ja jestem absolutnie zwolennikiem tego, a żebyśmy jak najszerzej docierali do pacjentów ze szczepieniami. Apteka jest takim miejscem, gdzie możemy to zrealizować i stąd moja, moje absolutnie tutaj poparcie dla inicjatyw Naczelnej Izby Aptekarskiej w, 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 w kierunku rozszerzenia możliwości szczepień w aptekach. Zdaje się, że jest planowane podpisanie między Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym i Naczelną Izbą Aptekarską. Przynajmniej tak poinformowała Naczelna Izba Aptekarska w swoim komunikacie prasowym. Czy wiadomo już, co mniej więcej będzie w tym porozumieniu i kiedy ono zostanie sformułowane? Chcielibyśmy do końca września podpisać takie porozumienie, które będzie już bardziej skonkretyzowaną mapą, trochę taką mapą drogową, co powinniśmy zrobić. Kto co powinien zrobić, żeby udrożnić, żeby pokonać bariery, które dzisiaj niestety są no, i w systemie, i prawnym, i finansowania, które powodują, że szczepienia w aptekach nie mogą się rozwijać tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. No jest kilka tematów, chociażby obniżenie granicy wieku. Osoby szczepionej w aptece. Jest na ten temat dyskusja w całej Europie. Czy to powinien być 18 rok życia, czy może jednak 15, a może 14? Tutaj mamy, myślę, sporo. Jeszcze do przemyślenia, bo no, właśnie, pojawia się temat szczepienia w obecności rodzica, a może tylko w towarzystwie jakiegoś opiekuna prawnego, a może tylko zaświadczenie od lekarza i, i, i zgody rodziców na piśmie. Tutaj musimy jeszcze doprecyzować te kwestie, bo one nie są w polskich przepisach. Jednoznaczne. Druga sprawa to jest rozszerzenie zakresu szczepień, czyli chcielibyśmy, żeby właściwie każda szczepionka zalecana mogła być podawana w aptece. To oczywiście oznacza, że farmaceuci musieliby przejść kolejne etapy szkoleń, no bo na razie mają, za, że tak powiem, szkolenia w zakresie grypy, COVID i pneumokoków. Chciałoby się, żeby te szkolenia były kompleksowe, żebyśmy nie musieli do każdej szczepionki robić oddzielnych szkoleń, bo to jest zupełnie niepotrzebne. Więc wypadałoby po prostu zorganizować kurs szczepień zalecanych i w ramach tego poszczególne szczepionki omówić i potem po takim kursie farmaceuta mógłby każdą szczepionkę zalecaną, która jest w kalendarzu szczepień podać. Kolejna sprawa to jest zwiększenie finansowania, dlatego że no w tej chwili... Tylko trzy szczepionki mogą być refinansowane przez NFZ, jeżeli chodzi o podanie szczepionki w aptece. Natomiast pozostałe szczepionki musiałyby być podawane w tej chwili na koszt pacjenta. No chcielibyśmy, aby pacjent nie płacił za szczepienie w aptece, tak jak nie płaci u swojego lekarza POZ. I czwarta sprawa to już jest bardzo konkretna kwestia zakupu szczepionki do tego programu. Bo w tej chwili mamy sytuację zupełnie przedziwną, gdzie pacjent najpierw musi pójść po receptę refundowaną do lekarza, a potem z tą receptą wrócić do apteki i tam się zaszczepić. No chciałoby się to uprościć. A więc pojawia się ta koncepcja refundowanej recepty wystawianej przez farmaceutę na konkretny produkt, czyli szczepionkę. No, to byłoby najprostsze dla pacjenta i dla systemu. Bo przecież pamiętajmy, że naszym głównym celem jest zaszczepić jak największą liczbę chętnych. No a te wszystkie bariery powodują, że wiele osób odstępuje od szczepienia, bo na przykład nie dostaje się do lekarza po receptę albo nie ma szczepionki refundowanej w aptece, bo akurat zabrakło i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mamy dużo tych barier, które moim zdaniem dobra organizacja mogłaby pokonać. Wspomniał Pan o receptach refundowanych farmaceutycznie na szczepionki przeciwko grypie, po to, żeby pacjent mógł uzyskać tą refundację bez konieczności wizyty u lekarza. To jest ten postulat, o którym mówi środowisko aptekarskie już od bardzo dawna. No i pytanie, które ciśnie się teraz w tym momencie na usta, kiedy mamy kilka tygodni do kolejnego sezonu szczepień: czy uda się to rozwiązanie wprowadzić jeszcze w tym sezonie szczepień? Co Pan sądzi na ten temat? Jeżeli mam być szczery, to powiem, że widzę niewielkie szanse na to, na realizację tego zadania, ponieważ to jest dosyć skomplikowany proces legislacyjny i tutaj tego nie da, nie da się no, przeprowadzić jakimś nie wiem, rozporządzeniem, czy jakąś łatą na system prawny. Tutaj trzeba do no, po prostu z, doprecyzować, czy zmienić prawo farmaceutyczne, jak również ustawę o świadczeniach zdrowotnych, bo, bo uprawnienie. Do refundacji ma w tej chwili tylko lekarz, i to jest właśnie to, ten chory system, który powoduje, że, że jesteśmy zakładnikami trochę. Tej sytuacji, gdzie tylko lekarz może przyznać refundację. Ja uważam, że to jest z, z, z gruntu błędne założenie, ponieważ uprawnienia do refundacji pacjent posiada niezależnie od tego, czy idzie do lekarza, czy nie. Po prostu jest pacjentem, który według określonych przepisów albo ma, albo nie ma uprawnień do refundacji. I decydowanie o tym w gabinecie lekarskim w momencie wypisywania recepty jest kompletnie nie, niepotrzebne. Wspomniał Pan o tym, aby rozszerzyć finansowanie szczepionek wykonywanych szczepień wykonywanych przez farmaceutów w aptekach. Obecnie z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia finansowane są szczepienia przeciwko grypie COVID-19 i pneumokokom. Natomiast to, co też myślę boli środowisko aptekarskie, to bardzo niska wycena tych szczepień, dlatego, że po podwyżce, którą mieliśmy niedawno, od 1 lipca, podwyżce, która wyniosła złoty 70, zł za zaszczepienie pacjenta przy Przeciwko grypie apteka otrzymuje 33,37 zł. I ta niska kwota wyceny tego szczepienia sprawia, że aptekarze niechętnie wchodzą w program szczepień przeciwko grypie, niechętnie tworzą te punkty szczepień w swoich aptekach. Czy Pana zdaniem podniesienie tej kwoty, podwyższenie tego wynagrodzenia można potraktować jako pewnego rodzaju priorytet, czy jest to jednak w kontekście zwiększania wyszczepialności sprawa drugorzędna? No cóż, każda praca powinna być wynagradzana, i tutaj myślę, że nie powinno być wątpliwości, że jeśli jest to dodatkowe zadanie zlecone przez system ochrony zdrowia w Polsce, to po prostu powinna być ta usługa opłacona. Myśmy mieli dokładnie ten sam problem, jeśli chodzi o wycenę szczepienia przeciw grypie, w gabinetach POZ. Dokładnie te same wartości były podawane przez Outmitt i to nas bardzo bolało, bo rzeczywisty koszt przeprowadzenia kwalifikacji i wykonania szczepienia jest wyższy. Jeżeli uwzględnimy czas potrzebny na te dwie czynności, to łatwo policzyć, że godzina pracy Tutaj, czy to farmaceuty, czy, czy pielęgniarki, czy lekarza, no jest dużo wyżej płatna niż to, co oferuje się za zaszczepienie powiedzmy czterech czy pięciu osób w ciągu godziny, bo tak to mniej więcej przebiega, prawda? Więc jestem przekonany, że ta niska wycena nie zachęca nikogo do angażowania dużych sił i środków, żeby zorganizować punkt szczepień. Liczę, że to jest pewnego rodzaju stawka testowa. Przypomnę, że szczepienie przeciwko COVID było wycenione dwukrotnie wyżej, a przecież sama procedura się nie różni. Więc tu widzimy pewnego rodzaju no, brak konsekwencji w działaniach płatnika. Wydaje mi się, że, że musimy mocniej nacisnąć, czy to na płatnika, czy na Agencję Oceny Technologii Medycznych, żeby te koszty, żeby te wyceny u, u, urealnić, bo one rzeczywiście będą w pewnym momencie blokadą dla rozwoju szczepień zalecanych nie tylko w, w, w aptekach, ale również w POZ, bo te same wyceny mamy w, w POZ. Chyba wszystkim zależy na tym, żeby poziom wyszczepienia przeciwko grypie, ale też innym chorobom infekcyjnym w Polsce cały czas rósł. Jedną z takich organizacji, która podejmuje różnego rodzaju próby wpływania na rządzących w tym zakresie jest Ogólnopolski Program Zawalczania Chorób Infekcyjnych, który niedawno zaapelował o uruchomienie specjalnego alertu SMS-y który SMS -y miałyby być wysyłane do osób przypominając o, o konieczności zaszczepienia się przeciwko grypie. Zdaje się, że Pan poparł to rozwiązanie. Czy Pana zdaniem to rozwiązanie faktycznie, realnie może wpłynąć na zwiększenie świadomości i poprawę wyszczepialności w Polsce? Może powiem w ten sposób. Każda akcja, każda interwencja przypominająca o szczepieniach ma sens. Czy to będzie SMS, czy to będzie ulotka, czy to będzie krótkie pytanie w aptece, czy pan już się zaszczepił przeciwko grypie? Tak powinniśmy działać. Mam tylko jedną uwagę, że jeśli będą to jedyne działania, czyli właśnie oprzemy się tylko powiedzmy na SMS-ie, a nie zostanie to uzupełnione przez inne działania to trochę będzie to moim zdaniem nieskuteczne. Powinniśmy zdecydowanie skoordynować te działania. Po pierwsze, z dostępnością szczepionek w aptekach. Po drugie, z możliwością właśnie pozyskiwania szczepionek refundowanych. I wreszcie, po trzecie, właśnie z przypomnieniem, na wszystkich etapach opieki medycznej, czyli lekarz rodzinny, pielęgniarka, farmaceuta, każdy powinien zapytać o to pacjenta, czy pan, pani już się zapisała na szczepienie, czy już państwo zaplanowali szczepienie, bo sam SMS może no, umknąć uwadze. Temat, który ostatnio w kontekście szczepień przeciwko grypie pojawił się, można powiedzieć, dosyć niespodziewanie, to także temat szczepionki donosowej przeciwko grypie, która jest stosowana u dzieci. Okazuje się, że producent, czy też podmiot odpowiedzialny, który tę szczepionkę dostarczał do Polski, wycofał się z tego. No i pojawia się pewna luka. Pytanie, czy ta luka jest możliwa do wypełnienia? Czy istnieją jakieś alternatywy? No i czy być może są jakieś. Hmm, wizję na to, aby ta szczepionka, mimo wszystko, jednak w nadchodzącym sezonie pojawiła się w Polsce. No cóż, informacja jest dla mnie y, o tyle przykra, y, że jako pediatra bardzo często y, spotykam się z pytaniami rodziców już w, y, w ubiegłym sezonie, dlaczego te szczepionki jest tak mało, dlaczego tak trudno ją dostać, bo dzieci ją uwielbiają. To jest taka sytuacja, która y, w moim pojęciu obrazuje y, w jakimś sensie niedoskonałość polityki lekowej naszego państwa. Dlatego, że jeżeli my chcemy mieć jakiś lek, powinniśmy jednak negocjować, rozmawiać z producentami czy, czy podmiotami odpowiedzialnymi, żeby przygotować ten rynek. To nie powinny być rozmowy, które mają charakter jakiś, prawda, nie wiem, zachęcania w sposób nieuprawniony do tego, żeby firma była na rynku obecna. Ale pamiętajmy, no, mamy odbiorców w Polsce, którzy oczekują konkretnego produktu. A producent ma tak wiele często zamówień, że Polska przy małym obrocie nie jest atrakcyjnym krajem dla takich firm, które sprzedają, nie wiem, miliony dawek do, do, do różnych krajów. A, a w Polsce tak takich dawek mogłoby być powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy. A więc tutaj Uważam, że polityka lekowa państwa nie powinna polegać tylko na powiedzmy jakiejś jakiej aktywności, nie wiem, refundacyjnej, ale również na negocjacjach z producentami dostaw produktów, bo takich sytuacji będzie więcej, gdzie niezbyt duże zapotrzebowanie w naszym kraju będzie się wiązało z tym, że firma wycofywać się będzie w ogóle z dostaw. To, to nie jest korzystne dla naszego społeczeństwa i myślę, że o takich sytuacjach powinniśmy rozmawiać. I to powinny być rozmowy na platformie neutralnej, tak, żeby nie było żadnych podejrzeń, prawda, o to, że no my chcemy jakiś lek pozyskać w sposób niezgodny z przepisami. Natomiast chodzi o to, żeby firmy znały, nasze potrzeby, żebyśmy mogli te potrzeby zgłaszać, że chcemy mieć powiedzmy tyle tysięcy dawek, że w zeszłym sezonie zapotrzebowanie było takie, więc teraz bierzemy pod uwagę konkretne zapotrzebowanie w tym sezonie takie. Powinniśmy o tym rozmawiać z przemysłem farmaceutycznym, bo inaczej naprawdę pacjenci będą poszkodowani. Czy w tym konkretnym przypadku widzi Pan jako pediatra jakąś alternatywę dla rodziców, którzy do tej pory w ten sposób szczepili dzieci? Czy zostaje już tylko i wyłącznie preparat igła? Po prostu? Niestety w tej chwili firma, która dostarczała szczepionkę donosową na teren Europy jest jedynym dostawcą, a więc nie mamy z czym zastąpić tej szczepionki i to będzie tylko kwestia możliwości podania szczepionek w postaci iniekcyjnej. Wracając do tego spotkania, które pan niedawno miał z wiceprezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej i zostawiając powoli temat szczepień, zdaje się, że podczas tego spotkania była także mowa o różnych innych działaniach profilaktycznych, w których farmaceuci apteki mogłyby brać udział. Jaką pan widzi rolę w tym kontekście takiej ogólnopojętej profilaktyki zdrowotnej dla aptek i farmaceutów na najbliższe, nie wiem, pięć lat? Tak jak zaczynaliśmy naszą rozmowę od stwierdzenia, że apteka to jest ważny punkt na mapie zdrowotnej Polski, tak w tej chwili wracam do tego. Ten moment, kiedy pacjent jest w aptece, kiedy pacjent ma chwilę na to, żeby porozmawiać z farmaceutą, czyli z pracownikiem medycznym, z osobą, która ma wykształcenie medyczne, jest dobrym momentem, ażeby przeprowadzić krótką. Krótką chociażby, właśnie taką ankietę zdrowia, która mogłaby być powtarzana w określonych odstępach czasu, a która byłaby właśnie takim sygnałem. Patrzymy na PESEL, bo praktycznie każdy z nas. W pewnym momencie w aptece swój PESEL podaje, mając receptę do realizacji i farmaceuta może spokojnie zapytać, jest pan w grupie, która powinna być badana w kierunku, nie wiem, raka ita grubego, czy mamografia, czy badanie lipidogramu, a może kiedy ostatni raz badał pan, czy pani ciśnienie tętnicze, prawda? Tych Krótka rozmowa, bo, bo bardzo krótka checklista, niekłopotliwa dla pacjentów, Mogłaby dać mu taki moment do rozwagi, właśnie czy nie powinienem zdecydować się na badania profilaktyczne. To jest bardzo ważny moment, który mógłby być wykorzystany. Zresztą, z tego co wiem, pojawiają się pomysły, żeby niektóre leki OTC były właśnie sprzedawane po przeprowadzeniu ankiety. Przez farmaceutę. Mnie się wydaje, że to jest doskonały pomysł. Tutaj drogę może utorować chociażby preparat, tabletka PO, prawda? Ale też i inne preparaty, które będą sprzedawane jako OTC, a których sprzedaż powinna być poprzedzona dyskusją z pacjentem, czy rzeczywiście on potrzebuje tego leku. I taka sama sytuacja mogła być właśnie, jeżeli chodzi o profilaktykę zdrowotną. Mając lat 50, powinniśmy przejść pewne, pewien zestaw badań przesiewowych, i o te badania przesiewowe farmaceuta może spytać, a być może docelowo. Niektóre z tych badań będzie można przeprowadzić w aptece. To jest otwarta ścieżka, moim zdaniem, szczególnie do tych testów, które można wykonać przy łóżku chorego, że tak się wyrażę, czyli szybka diagnostyka przy pacjencie z, nie wiem, kropli krwi. No to by mogły być, mówię tu oczywiście o krwi pobranej na przykład z palca, po to, żeby móc przetestować pacjenta w bardzo w zakresie. Przecież pomiar glikemii już robimy pomiar y, 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 cholesterolu także y, gdyby to uzupełnić jeszcze o inne szybkie testy chociażby nie wiem y, PSA u mężczyzn y, po 50 czy hormony y, związane z czy markery nowotworowe no to są sprawy które możemy naprawdę y, zrealizować y, niemal przy okazji Wizyty pacjenta w aptece z zupełnie innego powodu. Ale jednak jest to apteka, jest to jednak punkt przez pacjenta rozumiany jako punkt, gdzie może uzyskać poradę medyczną. I to jest dobry moment, żeby o takiej szeroko pojętej medycynie zapobiegawczej rozmawiać. No ja myślę, że farmaceuci słuchając tego, co Pan teraz mówi, bardzo się cieszą z tego wsparcia, jakiego Pan udziela e, e, Naczelnej Izbie Aptekarskiej i całemu środowisku farmaceutycznemu, i myślę, że są za, za to wsparcie bardzo wdzięczni. E, ja jestem Panu wdzięczny, znalazł Pan chwilę podczas swojego urlopu, żeby porozmawiać na ten temat. Bardzo Panu dziękuję. E, przypomnę, że moim gościem w się z Farmacją był dzisiaj nowy główny inspektor sanitarny, dr Paweł Grzesiowski. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę i spotkanie. Ja również dziękuję bardzo i pozdrawiam.